Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym zaprezentuję Wam tablet od Navitela, który nazywa się Navitel T700 3G. Tak urządzenie wygląda, ma kamerkę, ma diodę doświetlającą, w związku z czym możemy przy okazji to urządzenie wykorzystać jako latarkę po prostu. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, co to urządzenie nam daje. Po pierwsze, fajna cena, około 450 zł za to urządzenie. W pudełku, które wygląda mniej więcej tak, a dokładnie tak wygląda, mamy tutaj tak. Bluetooth, mamy Wi-Fi, mamy Androida Marshmallow, w związku z czym zainstalujemy tu wszystkie aplikacje, jakie tylko chcemy ze sklepu Google Play. Oczywiście mogą to być inne nawigacje, nie musi to być nawigacja Navitel Navigator, którą tutaj mamy wbudowaną, zainstalowaną, ale i dowolne inne aplikacje też możemy zainstalować, automapę, dosłownie wszystko. Mamy tutaj także moduł Wi-Fi, w związku z czym z tym urządzeniem możemy w każdym miejscu podłączyć je do internetu, skorzystać na przykład z przeglądarki internetowej, Facebooka, Twittera, no czegokolwiek sobie tylko chcemy. Mamy tutaj coś, co jest dla mnie bardzo istotne, a chyba bardziej będzie istotne dla przyszłych posiadaczy tego urządzenia, Dual SIM. Czyli możemy sobie tutaj w górnej części otworzyć taki panel plastikowy, już go otwieram dla Was. O, taki sobie panel, siak, takie cosik. I wsadzić tutaj w górnej części dwie karty SIM, tak jak ja to właśnie zrobiłem. Czyli inaczej mówiąc, możemy sobie kartę z naszego smartfona prywatnego i służbowego wsadzić do tego urządzenia i to urządzenie będzie pracować jako nasz telefon. Co prawda duży, bo 7-calowy, ale naprawdę zapewniam Was, że rozmowy są możliwe przy takim urządzeniu, chociaż nie wygląda to jakoś super, wręcz można powiedzieć komicznie, ale da się bez problemu z tego urządzenia rozmawiać i ta rozmowa nie jest najmniejszym problemem. Głośność głośnika, mikrofonu, wszystko ok. Przednia kamerka wideo rozmowy, wszystko jest ok. Co jeszcze? W zestawie mamy taki uchwyt, jak tutaj widzicie, do szyby przedniej naszego samochodu, więc ten uchwyt można nawet i wyciągnąć z tego elementu i tutaj jest taki element, na którym można to oprzeć, czyli możemy sobie tableta, o, tak, wsadzić tutaj, klik i jechać sobie z tabletem, a jeżeli chcemy iść do restauracji, pokorzystać z internetu, to albo wyciągamy go, albo bierzemy razem z tym uchwytem, który tutaj się wyciąga i możemy tak postawić sobie na biurku i na biurku czy na stole i urządzenie możemy sobie przeglądać filmy, czy dać dziecku, żeby sobie w jakąś grę grało. Bez problemu. W zestawie co mamy? Zasilacz samochodowy 12-24V, mamy zasilacz do domu, a co ciekawe, mamy tutaj złącze micro USB, takie jak mamy w smartfonach. Może już nie wszystkie, bo najnowsze mają troszeczkę inne złącze, ale typu C, ale mamy tutaj złącze micro USB, więc naładujemy nie tylko ładowarką, która jest w komplecie, ale być może mamy inne ładowarki. Tak więc wszystkimi ładowarkami bez problemu sobie naładujemy nasze urządzenie, bo standard micro USB jest naprawdę, naprawdę na całym świecie, czy to w smartfonach, czy innych urządzeniach, raczej normalny. Tak bym to nazwał. Słuchajcie, duża nawigacja 7-calowa. Jak się to sprawdza w czasie jazdy? Zaraz Wam pokażę, tak więc obserwujcie. Ok, tak wygląda ekran zaraz po uruchomieniu urządzenia. Czyli inaczej mówiąc, taki można powiedzieć nawet i nudny, taki szary. Ale bez problemu możemy tutaj wszystko skonfigurować według naszych potrzeb. Standardowy Android, jak wiecie, mamy ikonkę tutaj po prawej stronie w tym wypadku aplikacji, czyli można spojrzeć, co jest zainstalowane, już tutaj preinstalowane. Oprócz Antutu Benchmarka do sprawdzenia wydajności, bo sam go zainstalowałem. Mamy tutaj zegar, naturalnie, alarmy, wszystko to co w Androidzie, YouTube zainstalowany, pakiet Google'a, czyli Chrome przeglądarka, przeglądarka naszych e-maili, tak. Także mamy tutaj sklep Google Play, więc możemy pobrać sobie dowolne aplikacje. Mamy zainstalowaną aplikację Navitel Navigator, do nawigacji oczywiście kalkulator i wiele, wiele innych rzeczy, plus radio FM, w związku z czym możemy podłączyć dowolne słuchawki i wykorzystywać to radio, te urządzenie jako radio FM, no po prostu. Niestety teraz nie uruchomię, bo nie mam żadnych słuchawek przy sobie, ale wystarczy, myślę, że wiecie o co chodzi. Ok, co jeszcze? Aparat jest przedni, tylny, tak więc bez problemu i oczywiście ten główny nagrywa Full HD i dodatkowo ma autofokus. Funkcja HDR jest, więc można sobie też z niej skorzystać, tylko warto, żeby urządzenie było w miarę nieruchome, to w tym momencie będzie najlepiej. Lampa doświetlająca jest, przedni aparat jest, zobaczcie sobie, hello, o hello, o w ten sposób, tak więc o, ciach. Tak więc mamy tutaj nawet tryb i panoramiczny, upiększenia twarzy i też ustawienia, jeżeli chodzi o właśnie aparat, tak jak widzicie, i kamerkę. Wysoka, najwyższa jakość, wysoka, daje Full HD możliwość. Filmy nagrywa w 3GP, w związku z czym we wszystkich smartfonach, tabletach powinno być to odtwarzane. Co jeszcze? Dodatkowe jakieś tutaj opcje ekspozycji, efekty kolorów, balans bieli,
czy też tryb scenerii. Tak więc aparat jest i na Boga to wszystko działa. Co prawda rozdzielczość to 2 megapiksele, a przedni tylko VGA 0,3 megapiksela, ale to jest wystarczające dla użytkowników, którzy z tego tabletu mają korzystać jako nawigacja, a wszystko inne jako dodatek. Procesor 4-rdzeniowy, 1,3 GHz, 1 GB RAM-u, to naprawdę daje radę. Co do samych ustawień, tak samo jak we wszystkich smartfonach, tabletach z Androidem, Wi-Fi, tutaj mamy akurat karty dwie SIM, bo mamy dual SIM-a, dwie pracują teraz w dual SIM-ie, jak widzicie zresztą u góry jedna w 3G i korzysta z internetu 3G, a druga jest jako tylko i wyłącznie telefoniczne połączenia SMS-y. I dual SIM działa. Działa. Pamięć, jeżeli chodzi o... Pierwsze, najpierw bateria. Celowo nie włączam teraz, tutaj nie podłączam ładowarki, chcę, żebyście zobaczyli, jakie będzie zużycie energii. Nie podłączam ładowarki, wszystko działa na maksymalnym ustawieniu w jasności tego wyświetlacza. Zobaczymy, jak to wygląda. Według procentowego tu pokazywania przy działaniu GPS-u, przy działaniu, no Bluetootha nie mam włączonego, ale nie jest mi też potrzebny, ale jeżeli chodzi o dwie karty non-stop i GPS cały czas pracujący, no to w takim wypadku około 3 godziny jeszcze powinniśmy wytrzymać, ale to chyba nie jest problem. Przy wyłączonym trybie oczywiście oszczędzania energii, bo mógłbym go sobie włączyć i maksymalnym nastawieniu ekranu. Ok, zobaczmy jak z pamięcią. Pamięci mamy 1 GB pamięci RAM operacyjnej i tutaj przy takim użytkowaniu, gdzie zaraz no nie mamy zbyt wiele radio o nawigację, no to zobaczcie, to było 648 wykorzystane, 314, czyli spokojnie damy sobie tutaj radę, jeżeli chodzi o użytkowanie tego tableta bez problemu po prostu. 1 GB wystarczy, nie jest to oczywiście najbardziej wydajne urządzenie, ale też takim nie musi być, to jest nawigacja, a że daje dodatkowych sporo funkcji, no to tylko i wyłącznie plus. Dobra, pamięć jaką tu mamy, 16 GB, dla użytkownika zostaje około 11,7 GB, więc bardzo dużo, więc możemy tu instalować sporo różnych aplikacji, gier, programów, szczególnie, że mamy układ graficzny Mali 400, no on sobie radzi, mimo że nie jest oczywiście to najszybszy ten Mali 400 MP2, nie jest to najwydajniejszy układ graficzny, ale on sobie radzi z grami, naprawdę radzi sobie z grami przy tej rozdzielczości, jaką tutaj mamy, jest to wystarczające 1024x600 w technologii IPS i to jest bardzo ważne, in-plane switching, czyli z dowolnego konta będziemy widzieć bardzo dobrze ekran, nie musimy tego ekranu, tego tableta celowo do siebie, że tak powiem, ustawiać, jest naprawdę bardzo dobrze. Ok, słuchajcie, Android jak Android, wszystko tutaj możemy zrobić. Zainstalować programy, użytkować, konfigurować jak potrzebujemy, ale skupmy się na samej nawigacji. Pierwszy ekran, jaki jest skonfigurowany w urządzeniu zaraz po uruchomieniu, daje nam tu dom. Możemy skonfigurować sobie nasz dom, czyli miejsce, w którym mieszkamy, dzięki czemu bardzo szybko po kliknięciu tego elementu będziemy mogli z dowolnego miejsca od razu jechać do domu, żeby nie wpisywać za każdym razem. Praca to samo, mapa i trasa. No i kliknijmy sobie to, co istotne. Mapa. O, ciach. Jest tu oczywiście pojemnościowy ekran, pojemnościowy, więc jest naprawdę super, tak jak na smartfonie. Co do płynności działania, to wszystko działa płynnie, działa szybko, bez najmniejszego problemu. W tym miejscu znajduje się teraz, wykrytych mamy 10 satelit, jak widzimy. Mamy tutaj dodatkowe możliwości. Jakie? W tej nawigacji nie tylko jest nawigacja, ale mamy też dodatkowe usługi, jak chmura, widzicie, Navitel Cloud, czyli możemy synchronizować nasze jakieś tam ulubione punkty, korki, możemy włączyć, wyłączyć tą funkcjonalność. Jeżeli oczywiście nie mamy internetu, to i tak nie będzie działać. Mamy tutaj pogodę, możemy sobie spojrzeć, jaka jest pogoda w danej chwili. Zobaczcie, Bytom. Pogoda, wtorek, odświeżyć, ciśnienie, wiatr i takie tam różne. Co tam jeszcze? To jest istotna funkcja. Znajomi. Tutaj możemy sobie znajomych dodać, wyszukać wśród wielu, wielu, wielu. Wystarczy wpisać nazwę tego użytkownika swojego i dodać go do znajomych. Jeżeli będziemy go mieli do znajomych, to możemy z tym kimś w formie czatu sobie tutaj pisać, stworzyć nową konwersację. Taka fajna, naprawdę fajna funkcjonalność. Oczywiście głośność możemy sobie włączyć, wyłączyć, ustawić sobie tutaj względem potrzeby. Możemy wyłączyć dźwięk. Dźwięk możemy wyprowadzić za pomocą na przykład Bluetootha, albo za pomocą złącza słuchawkowego, jakie tutaj jest 3,5 mm jack. Co jeszcze tutaj? Możemy ustawić sobie kierunek północ u góry, tryb 2D, jeżeli ktoś by wolał, to może oczywiście mieć 2D, powiększanie, pomniejszanie, szczypaniem palcami, że tak powiem, bez problemu. Jak widzimy, drogi są tutaj poustawiane w taki sposób, że widzimy korki na głównych drogach, widzicie? Bo po prostu funkcja korki jest włączona. Jeżeli byśmy nie chcieli, to wyłączamy. Ale ja oczywiście włączę, bo naprawdę dobrze to wszystko działa. Włączmy tryb panoramiczny 3D, bo wydaje się być najlepszy. Oczywiście bez problemu możemy włączyć też i tryb nocny, jeżeli ktoś miałby taką ochotę. Automatycznie będzie się zmieniał tryb, zależnie oczywiście od godziny. Powiadomienie o ograniczeniach prędkości. Tutaj mamy jeszcze takie informacje jak nowe wydarzenia.
lewy pas środkowy i tak, tam różne, to tam bez problemu tutaj możemy sobie powłączać, co tam potrzebujemy. I co? I jak to urządzenie się sprawuje? Jak jest głośne? Wydaje mi się, że jest w porządku. Powiem Wam szczerze, jest w porządku, aczkolwiek wydawało mi się, że będzie ten głośnik głośniejszy. Dałem wszystko na maksa, więc będziecie mogli przesłuchać. W czasie jazdy w bardzo głośnym samochodzie, w ciężarówce, powinno być bez problemu. Powinno być bez problemu, ale może być tak, że ktoś oczekiwałby troszeczkę głośniejszego systemu. A dokładnie audio oczywiście. Jeżeli chodzi o tutaj funkcjonalność, zobaczcie, wygląda tak samo jak we wszystkich nawigacjach Navitela, czyli znajdź trasy, mój Navitel, i tutaj musimy wejść za pierwszym razem po uruchomieniu urządzenia prosto po wyciągnięciu z pudełka. Gdy wyciągniemy sobie na przykład w domu, podłączymy do sieci Wi-Fi albo wsadzimy kartę SIM z internetem, to musimy sobie tutaj pobrać mapy. Tak, bo automatycznie nie będziecie mieli żadnych map. Musicie sobie je dopiero pobrać do pamięci urządzenia. Czyli wchodzicie tutaj, o widzicie Europa, wybieracie sobie dowolny kraj, nie wiem, Bułgaria, klikacie pobierz i czekacie, aż się pobierze. Tak samo już zrobiłem akurat w przypadku Czech i Polski. Zobaczcie. Naprawdę fajnie to wszystko działa. Fajnie, szybciutko, tu 382 MB. I nie musimy mieć wszystkich od razu ściągniętych, bo po co nam one? Mamy dostęp do tego, żeby je pobrać, kiedy będziemy potrzebować, a szkoda zawalać pamięć, jeżeli możemy wykorzystać tablet jako tablet po prostu i zainstalować sporo innych ciekawych rzeczy. Czy coś jeszcze? No oczywiście można dokupywać inne mapy, ale myślę, że nikt z Was nie będzie potrzebował nic więcej. Ustawienia, mapa, tutaj wszystko ustawiamy według własnych preferencji, czyli obracanie mapy, czy też nieobracanie, pochylenie maksymalne, czy jakieś mniejsze, większe, wykreśl pokonaną trasę, czy ma wykreślać, czy też nie, pokaż dodatkowe manewry, co jeszcze, mapy użytkownika, to tu nic, co tu jeszcze? O, właśnie, tryby jakie mamy. Możemy pieszy, rower, samochód, taksi, autobus, pojazd uprzywilejowany, czyli właśnie BOR, kurier, ciężarówka. Ja oczywiście ustawiam samochód i motocykl. Trasa drogowa może być trasa bezpośrednia, czyli w przełaju, przez las czy przez łąki, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę. Czyli na przykład taka piesza, powiedzmy. Co jeszcze? Unikaj dróg nieutwardzonych, unikaj połączeń promowych, podpowiedzi, ponowne wytyczanie trasy. Jak widzicie, wszystko bez najmniejszego problemu możemy sobie tu skonfigurować, ustawić według naszych potrzeb. Punkty najczęściej takie użytkowe, POI, no oczywiście interesujące punkty, no to możemy też sobie wyszukiwać bardzo łatwo, bardzo przejrzyście, kolorowo, usługi online, co tutaj jest, zezwól na połączenie, tak, zezwoliłem, co jeszcze, aktualizuj pogodę automatycznie i tu także wszystko możemy sobie włączyć, wyłączyć, tak jak ten właśnie Navitel znajomy, cloud, czyli chmura, booking.com, pozwól pobierać dane przez booking.com, no widzicie, na bogato. Czy coś jeszcze? Sam system, tutaj oczywiście ustawiamy sobie kwestie autowykrywania, ustawienie GPS zostały prawidłowo określone, wszystko działa, GPS, ok, automatycznie aktualizuj strefę czasową, no i chyba wszystko, jeżeli chodzi o głośność, wszystko też jest ustawione. Tablica rozdzielcza może nam się przydać, niektórzy z Was może korzystają z tego, czyli średnie prędkości, drogomierz, no takie informacje dosyć przydatne dla ludzi, którzy po prostu coś z tym sobie robią. Ja z tego nie korzystam, więc wychodzę. Trasy oczywiście możemy sobie tutaj zapisywać, jak widzicie. Ja z tego też nie korzystam, czyli chodzi o rejestrowanie oczywiście śladów w plikach GPX, ale niektórzy pewnie może będą. Co jeszcze może się przydać? Chyba już nic, chyba czas zrobić sobie test. Myślę, że już wszystko wiecie z tych najważniejszych tras. Można oczywiście sobie tutaj utworzyć, zaplanować, czyli planer trasy jest, ale nie będziemy teraz tworzyć, więc znajdź i pojedźmy sobie pod adres. Oczywiście można wyszukiwać punkty też i w okolicy, na przykład najbliższe miejsce, bieżąca pozycja i powiedzmy, że szukamy jakiegoś, nie wiem czego, banku. O, no to klikamy, tu wykasujemy sobie na przykład tą klawiaturę i widzimy banki. Najbliżej 179 metrów Bank Śląski, Raiffeisen i tak dalej. I możemy w każdej chwili kliknąć i po prostu pokazać, gdzie to jest i pojechać tam. Widzicie, jakie to proste. Dobra, wróćmy. Przejdźmy do normalnego wybierania, czyli od zera, jakbyśmy to zrobili zaraz po uruchomieniu tableta. Wyłączmy kompletnie wszystko. Zaraz po uruchomieniu tableta, czyli przyciskiem zasilania, co robimy? Klikamy sobie po prostu mapa, klikamy sobie tutaj, znajdź adres, kraj jaki chcemy, oczywiście Polska w tym wypadku, miasto, na przykład Bytom, proszę bardzo, wybierz ulicę, pojedźmy sobie na przykład na Oświęcimską, Oświęcimska, nie trzeba w całości wpisywać, polskich liter też nie trzeba wpisywać, od razu wyszukuję, ciach i numer domu na przykład 24, proszę bardzo.
Jeżeli mamy, wszystko się zgadza, możemy powiększyć, pomniejszyć, jak widzicie, to klikamy po prostu jedź. Jeżeli klikniemy jedź, będziemy widzieć tutaj, jak trasa wygląda, jak będzie przebiegać, oraz dodatkowo, jeżeli mamy internet podłączony, to widzimy, gdzie są korki, gdzie będzie jechało się bez problemu, a gdzie z jakimiś drobnymi utrudnieniami. 5 minut około przejazdu, jedziemy, występują korki na trasie występuje korki, opóźnienie wyniesie 1 minutę. Tutaj widzimy dwa manewry, pierwszy jaki będzie najbliżej i potem następny, bo mamy tak skonfigurowane, prędkość z jaką jedziemy, czas pozostały, odległość, godzina przyjazdu, wszystko tutaj mamy. Zobaczcie, jak precyzyjnie w tej rozdzielczości wszystko jest pokazane, bardzo dokładnie. Wszelkie budynki, numery domów Piotra Woźniaka, tu na jakiej ulicy teraz jesteśmy, jakie mamy ograniczenia, 2D, 3D, jak kto woli. No i tyle. I pamiętajcie, że jeżeli mamy jeszcze internet podłączony, to w tle może, nie wiem, pracować Facebook, poczta, przeglądarka i wiele, wiele innych rzeczy, ponieważ jest to tablet z systemem Android, więc może być tutaj więcej rzeczy na raz wykonywanych. Ok, tak więc ruszamy. Nie podłączam dalej cały czas zasilacza. Zobaczmy, jaki mam stan naładowania. 76. Tak więc jedziemy. A wy sobie obserwujcie, jak to wszystko się prezentuje. Ok, troszeczkę powiększę, żebyście widzieli coś więcej niż tylko nawigację. I obserwujcie sobie, jest wszystko na maksimum, głośność też na maksimum, jasność też na maksimum. Czujnika światła tutaj nie mamy, więc nie rozjaśnia, nie przyciemnia nic nam, gdy jest jaśniej czy ciemniej. I nie podłączam ładowarki, jak już wspomniałem, żebyśmy zobaczyli zużycie. Przy ładowarce oczywiście byłby cały czas w 100% naładowany i w każdej chwili, gdybyśmy z samochodu wychodzili, to mielibyśmy 100% naładowania akumulatora. Akumulator 2800 mAh pojemność, wystarczająca do normalnego wykorzystywania tableta jako tablet, ale oczywiście nie wiele godzin. Tylko powiedzmy tak, to jest 3-4 godziny użytkowania tableta, no wszystko zależy oczywiście, co byśmy robili. Pamiętajmy, że gdy wyciągamy tableta z samochodu i nie użytkujemy go jako nawigację, to wyłączmy moduł GPS, czyli z góry na dół przeciągnijmy sobie paluchem. Skręć w prawo. Wyłączmy sobie lokalizację, włączmy sobie czy to Wi-Fi, czy jeżeli korzystamy z modułu Bluetooth albo nie wykorzystujemy, to wyłączajmy te moduły, które nie potrzebujemy, bo zużywają niepotrzebnie nam oczywiście energię. Ok, jak widzicie, wszystko na nawigacji Wam się prezentuje, więc tutaj nie trzeba chyba zbyt wiele mówić. Prędkość, wszystko widzicie chyba jak trzeba. Ok, tu stop, więc trzeba się zatrzymać. O, akurat tu trzeba zawsze wyjechać trochę dalej, bo nic nie widać. Zaraz Wam też pokażę, jak zachowuje się nawigacja, gdy specjalnie zjadę z trasy. Czyli teraz jadę zgodnie z wymaganiami trasy. Jak widzicie, numerki, wszystko pokazane. Dodatkowe POI, czyli interesujące punkty także. I ja teraz nie pojadę tak, jak wskazuje mi nawigacja, czyli nie pojadę tam prosto. Celowo zjadę na przykład w prawo teraz. Zobaczymy, zobaczcie, jak szybko zresztą. O, czyli teraz skręcę w prawo. I zobaczcie, kiedy dopiero wyznaczy inną trasę. O, już jestem na tej... Opuszczoną trasę. Jak sami mieliście okazję zauważyć, ekspresowo, ekspresowo. Naprawdę, jest, bo jest, no nie powiem bosko, ale jest naprawdę bardzo w porządku. Szczególnie, że... O, ktoś tu dzwoni, więc... Jeżeli jest telefon podłączony, to ktoś dzwoni, więc... Jak widzicie, zmieniłem sobie trasę i nawigacja ustawia inaczej drogę. Opuszczoną trasę. O, i teraz skręcimy sobie w lewo. Skręć w lewo. Jak widzicie, tablet w pełni funkcjonalny, czyli i nawigacja, i Android. 100 metrów, skręć w prawo. I telefon, i wszystko w jednym. I dodatkowo jeszcze dual SIM, czyli możemy wsadzić sobie kartę i swoją, i na przykład właśnie służbową. Skręć w prawo. Nie wiem, jak Wam się to widzi, ale bardzo fajne urządzenie. Naprawdę bardzo fajne urządzenie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony.
Myślałem, że jako tablet 7-calowy, jako nawigację 7-calowa już miałem okazję testować. Ale jako 7-calowa nawigacja... Jako tablet z Androidem, to jeszcze nie miałem okazji, że tak powiem, podejść do takiego testu i powiem wam, że to jest świetne rozwiązanie. Nie dość, że świetny ekran, IPS dodatkowo, in-plane switching, czyli kąty widzenia rewelacyjne. Głośnik mógłby być bardziej taki, jakby to powiedzieć, donośniejszy, o tak bym powiedział, bo on jest taki bip, 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 bip. Jakby był taki bardziej bum, 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 to by było lepiej, czyli takie tony niskie mogłyby być troszeczkę bardziej podwyższone. Za 300 metrów skręć w prawo. Ale jest i tak bardzo czytelnie, więc nie powinien nikt narzekać. Ok, już dojeżdżamy do celu. Jak widzimy tutaj 60 metrów jest do celu. Dodatkowo widzimy różne punkty tutaj dookoła. I zaraz skręcamy w prawo, więc już ustawiam sobie kierunkowskaz. Skręć w prawo. U góry jest też taki pasek pokazujący nam, ile jeszcze do celu. Okej. Okej, 24 po lewej, proszę bardzo. Tak jak wskazało dokładnie, po lewej stronie nawet pokazuje. Pokazuje też, z której strony jest dokładnie dany adres. I jesteśmy na miejscu. Nie wiem, co wy na to, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Więc na zakończenie jeszcze pokażę wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wydajność tego urządzenia. Przejdźmy sobie do aplikacji Antutu. Wykonałem benchmark na tym urządzeniu, bo wiem, że ktoś z was może być ciekaw. I jak widzicie, Navitel T700 3G 22 tysiące punktów. Nie jest to naprawdę, nie jest to super dużo, ale jest to naprawdę dobre, są to dobre parametry do użytkowania tableta nie tylko jako nawigacja, ale także jako po prostu pełnoprawny tablet z modułem, dokładnie układem graficznym Mali 400MP, w związku z czym damy sobie radę naprawdę z sporej ilości gier i też i programów nawigacyjnych i nie tylko gier i tak dalej, i tak dalej. 4 rdzenie, 1,3 GHz, czyli 1300 MHz, to jest naprawdę dobre rozwiązanie. No i co wam tu dużo mówić? No i to by było tyle. Android Marshmallow robi robotę, tu wszystko działa po prostu płynnie. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Czy to urządzenia polecam? Tak, to urządzenie polecam. Jest wszystko po prostu w porządku. No co tu dużo gadać? Nie wypada z uchwytu, trzyma się, widzieliście, jechałem i po różnych dziurskach i tak dalej. Wszystko jest tak, jak trzeba. Tak więc, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Oczywiście polecam wam to urządzenie. Cześć wam! Oczywiście nie zapomnijcie na dole zostawić łapki w górę, skomentujcie, dajcie znać, co wy myślicie na temat tego urządzenia. Jeżeli używacie, a zauważyliście jakieś plusy, minusy dodatkowe, napiszcie, dajcie znać. To się innym po prostu może przydać. Cześć wam! Thank you.